Cześć, witajcie, siejemy wapno. I idę. Trochę trzeba poruszyć, bo się zawiesiło. Tak jest zawsze, to jest takie wapno, że można z niego kulkę zrobić. Ciasto. Wilgotne takie. I to nigdy samo się nie opuści. Trzeba z 5 razy. Podczas wysiewania jednego siewnika tak robić, że trzeba narobić o dziurę, bo pod spodem ta się wyciągnie, a dalej, nic samo nie opadnie z siebie. Dobrze, że taki siewnik 1,5 tony starcza na 3 hektary. Jakby tak siał te 3 tony tego wapna, jakby tak trzeba było siać dużo tego wapna siarkowego, to kurde, cały dzień by jeździł na paru hektarach. A tak to 3 hektary, to już trochę się objedzie jednym siewnikiem. No jest trochę zabawy, no ale to wapno, co sobie teraz zasieję, to już będzie na 4-5 lat siarki starczy. 15% siarki, a 40% tlenku siarki. Sprzedawcy zawsze podają tlenek siarki, wtedy jest niby więcej. I 10% wapnia w sobie. Ostatnie pole, 7 hektarów. To tak 2,5 siewnika lekkie pójdzie. Z pierwszym przyjechałem. Jeszcze z 1,5 siewnika. I po robocie na to pole jeszcze pójdzie 3 tony wapna magnezowego. Ale to już innym sprzętem. Rozrzutnikiem będzie wożone. Jak się rozsieje, trochę widać tego na polu. Nie kurzy się, bo tam magnezowego siałem na 1,20 hektar trochę. Siewnik dosiałem, bo w tamtym roku nie rozsiałem na całości, bo nie można było wszędzie wjechać na jesieni. Bo tamto się strasznie kurzy. A to nic, no bo jest takie jak ciasto. Ale w miarę się dobrze sieje, no tylko że no trzeba chodzić, to taki przejazd jednym polem to jest, nie wiem, z 800-900 metrów, to trzeba, no jeden raz się przejedzie i trzeba zejść i poruszać. Innego wyjścia nie ma. To wapno to jest odpad, znaczy nie odpad, produkt uboczny, nie tak, źle, produkt uboczny. Po prostu przy produkcji paliwa z Orlenu, to wapno jest przy produkcji paliwa, tam oczyszczanie tego paliwa czy coś takiego. No i właśnie to wapno siarkowe powstaje. Dobra, działam, jadę, na razie.